Witam. O czym dzisiaj? Krótko, ale o dwóch panach, o dwóch mężczyznach, którzy potrafili i umieli, umieją, potrafią, lubią opowiadać o swoich kontaktach z przyrodą, zwłaszcza o ptakach. Jeden z nich, stary już pan, starszy już pan, no tak stary, że starszym być już nie może. Po prostu ten pan, pan Michał Sumiński, nie żyje już od 2 lat. Już starszy nie będzie. Postać telewizyjna. Autor i prowadzący bardzo znany, kiedyś bardzo znany program dla dzieci, ale program oglądany także przez dorosłych, a program ten nazywał się Zwierzyniec. No, starsi ludzie, muszę poprawić kamerę, bo coś mam troszeczkę twardy, że o teraz będzie, no lepiej, lepiej nie pytać, tak? No lepiej, bo ucinało mi tu czuprynę. Nie mam za bogatej, ale jeszcze trochę mam, więc coś się będę ucinał. A o czym tu ja mówiłem? Aha, o panu Michale. No, pan Michał zawsze chodził, przychodził do przed kamery w takim mundurze leśnika na zielono, co miało sygnalizować jego bliskie związki z przyrodą. Pan Michał był miłośnikiem przyrody, był amatorem przyrody. Ale pan Michał, prawdopodobnie pan Michał, swoje historie o przyrodzie, swoje opowiadania na temat spotkań z przyrodą zmyślał tu przed kamerą ad hoc, ponieważ czasami widać było, że zawiesił się w tych opowiadaniach tak w próżni i ad hoc szukał odpowiedniego słowa czy ciągu wydarzeń. To też zdarzały tam się takie lapsusy, delikatne lapsusy językowe, które potem naśladowane były w języku polskim, ale niezłośliwie. Niektóre powiedzonka przeszły do słownika jako żartobliwa polszczyzna. Jednym z takich powiedzeń na przykład był cytat z pana Michała. Opowiadał o spotkaniu gdzieś tam w lesie i mówi: przede mną wielki gąszcz, zielony gąszcz, podchodzę do tego gąszczu, do tych, nie gąszcz, wielkie zarośla, potężne. Podchodzę ja do tego, do tych zarośli, a z zarośli wyskakuje zajączek. Najpierw pan Michał budował nastrój czegoś wielkiego, potężnego, wielki zielony gąszcz, zarośla. I z tych wielkich, no tu człowiek się spodziewa, że z takich zarośli wyskoczy coś, coś wielkiego, potężnego, groźnego. I nagle z tych zarośli wyskoczył na pana Michała zajączek. A ja zapamiętałem taką opowieść pana Michała o czapli. Obserwował przez lornetę jakieś tam rozlewisko, na którym to rozlewisku było kilka czapli. Jedną czaplę obserwował, jak ta czapla je obiad i tym dziobem pyk pod wodę, wyławia małą rybkę, oczywiście łowiła te ryby w poprzek dzioba. Tak dziób, a tak rybka. Musiała ją obrócić. No, małe rybki to łykała bez żadnego manewrowania. I myk do wody rybka, łyk, myk do wody rybka, myk. Jak już kończyła swój obiad, tak popatrzyła na tą wodę smętnie, zawahała się, czy jeszcze zrobić raz myk, czy nie, ale ostatni taki myk, myk do wody dziobem, ciąga dziób, a w dziobie potężna ryba w poprzek. Tak, przecież ryby nie łyknie, bo za szeroka, musi ją odwrócić, tak żeby oś ryby była dokładnie w osi dzioba. No, potrząsając łebkiem, potrząsając dziobem, ustawiła sobie rybę tak, że miała dokładnie na osi dzioba i łykać zaczyna, łyk, łyk, łyk i wreszcie, aha, no dalej to już zobacz. Opowiadanie, anegdotkę w wykonaniu pana Michała. To jest chyba takie właśnie jezioro, gdzie jest królestwo czapel. Ale nie tylko czapla, ma tu ponad 200 koleżanek i kolegów. Nie czapli, tylko różnych gatunków ptaków, które żyją nad wodami czy na wodzie. Ja tutaj właśnie raz widziałem czaplę,
która miała szczęście w nieszczęściu, czy nieszczęście w szczęściu. Bo obserwowałem ją i miała jakiś taki dobry dzień, złapała kilka niedużych rybek, którą z takim smakiem połknęła i kiedy wydawało się, że powinna być już najedzona, nagle chwyciła dużą bardzo rybę. Tak ją podniosła do góry i zaczęła ją sobie ustawiać w dziobie, bo przecież czapla nie może takiej dużej ryby zjeść na poprzek. I z początku wydawało się, że to w ogóle jest niemożliwe. Tak ją podrzucała. No wreszcie jakoś ją sobie ustawiła, wreszcie jakoś ta ryba zaczęła jej pasować i wtedy się prawie że zatkała. Widać było, że się dusi, że się dławi. Zaczęła kręcić głową na wszystkie strony. Wreszcie jakoś przeszła jej ta ryba do środka. Tak wyraźnie odetchnęła. A drugim takim mężczyzną, który też lubi i to bardzo ciekawie robi, opowiadać o przyrodzie, a zwłaszcza o ptakach, jest nasz YouTube'owy celebryta. No, może znasz, Kamil. Kamil prowadzi vlog pod nazwą z nickiem, ten vlog, i on też ma taki nick. Bocian Vlog. 14-letni chłopak o bardzo ciekawej urodzie, charakterystycznej. Ktoś inny wstydziłby się tego, tej swojej urody. Mówi, że ma dużo piegów. Był w telewizji i pisał gdzieś tam w komentarzach, że nie spodziewał się, że w telewizji tych piegów będzie tak dużo widać. Ale prawdopodobnie Kamil zaledwie kilka, może kilkanaście, jak już będziesz znanym celebrytą, a będziesz, to na pewno, no to ta twoja uroda pewnie będzie wzorcem dla wielu innych młodych ludzi. I piegi, kto wie, czy nie będą sztucznie, nie wiem, przyklejane, nakrapiane, nawet będzie się mówiło fryzura na Kamila. Prawdopodobnie, czego ci serdecznie życzę. A dzisiaj zobaczcie filmik Kamila. No, jeżeli pan Michał miał takie tam powiedzenia, które potem przeszły do języka do polszczyzny, to u Kamila też takie będą zwroty, które pewnie też przejdą do polszczyzny. Jednym z takich zwrotów już dzisiaj, które mogłyby przejść do polszczyzny, jest to, że Kamil opisuje, pokazuje pierwszy dorosły oblot, lot, daleki lot swojego jakby wychowanka, pupilka. No, wychował go u siebie na podwórku. Mały bocian, którym się Kamil zaopiekował, no, wychował, wykarmił. Na wiosnę zaczyna swoje pierwsze takie krótkie loty, ale pewnego dnia wzbił się w powietrze, długo, długo krążył nad okolicą, coraz większe kręgi. Wreszcie wylądował i Kamil mówi, no, mój kajtek wykonał swój pierwszy dorosły lot. Dla bociana to jest tak jak zdanie matury. No zobacz, jak kajtek, bocian Kamila zdawał swoją pierwszą w życiu maturę. Ale najpierw opowiem bardzo ciekawą historię, ponieważ kilka posesji dalej przy Urzędzie Gminy Konopnica budują nam skatepark, boisko wielofunkcyjne i siłownię na powietrzu. I Kajtek z rana bardzo często tam lata, chodzi sobie razem z robotnikami i patrzy, co tam oni robią. Robotnicy są już bardzo do niego przyzwyczajeni. Poza tym również lata na tutaj okoliczne pola. Myślę, że się spotyka z bocianami, bo po 2 godziny czasami go po prostu nie ma. Zbiera sobie sam pożywienie. Oczywiście jest przez nas nadal karmiony, ale mimo wszystko umie polować, umie latać. Nie stał się takim bocianim debilem, który cały czas chodzi koło domu i nic nie umie sobie ani upolować, ani nigdzie polecieć. Nie. Pierwszy lot jest jak matura. I tak wygląda radość ze zdanego egzaminu na latanie.
Powie ktoś może, że to dwa skrajne przypadki, wcale do siebie nie pasujące. No, nie wiem. Ja myślę, że rzeczywiście dwa różne przypadki, bo pan Michał wychował się w innych czasach. Dostał pierwszą dubeltówkę od swojego taty w wieku lat 10. Kamil dubeltówki własnej od taty nie dostał. Ale tata nie był myśliwym, tata Kamila. Nie jest chyba myśliwym, nawet chyba nie jest miłośnikiem przyrody tak wielkim jak Kamil. Kto wie? Dla mnie obaj panowie mają wspólną cechę podobną, no wspólny temat, przyroda. I obaj panowie, no myślę, że tworzą kawał polskiej historii, dobrej historii. A tam w komentarzach napiszcie, przy okazji zapraszam serdecznie was, także was, was także na kanał Kamila. Tam w opisie do filmiku wstawi link do kanału Kamila. Bocian Vlog. Zapraszam, a tymczasem do zobaczyska.